Moi drodzy, jesteśmy na żywo i zaczniemy sobie eksplorację. Będziemy eksplorować BM-ką. Świat gry. Będziemy driftować. Tak sobie pomyślałem, że BMW będzie fajny. Zwłaszcza ten szalony driftowóz. Co tydzień będzie zmiana sezonu? Nie, no właśnie nie jest co tydzień zmiana sezonu. Tutaj się widzów na live'ie pytałem, czy co ile się zmienia... Co ile się zmienia pora roku. Albo może po wykonaniu iluś tam zadań. A to zależy jak się gra, bo jak się gra chyba Horizon Live, to może i co tydzień się zmienia. A jak się gra solo, to się zmienia częściej, no nie wiem. Ależ ta WM-ka ciśnie, jest taka cudowna. Jedziemy sobie w stronę miasta mniej więcej. Po drodze będziemy sobie zwiedzać ścieżki, będziemy sobie... Znaczy ścieżki, nawet drogi. Będziemy sobie zbierać te wszystkie tabliczki do zniszczenia. I ogólnie będziemy sobie eksplorować, będziemy sobie tutaj rozmawiać na czacie. Jak macie jakieś takie miejsca, które chcielibyście zwiedzić driftując, to piszcie sobie tutaj na czacie. A tutaj mamy jakąś tabliczkę do ogarnięcia. Zobaczmy co tu jest, tylko żebym jakiegoś warsztatu nie odkrył przypadkowo. Fast travel, okej. Ja ten samochód jest przesadzony, tylko tyle wam powiem. Czy jeżdżę na padzie? Tak, gram na padzie i jest cudownie. Zrób tunik golfa. O, taki mam plan. Ja tam sobie utworzyłem taki post na społeczności na YouTubie, na moim kanale. I tam poprosiłem was, abyście pisali swoje wyzwania dla mnie. To jest taka reaktywacja serii z Forza Horizon 3, gdzie wy piszecie, co mam zrobić w grze i ja to robię w grze, albo przynajmniej próbuję to robić. W trójce dobrze się przy tym wszyscy bawiliśmy. Gracze, którzy zostali wybrani z najciekawszymi wyzwaniami, no to ich wyróżniałem oczywiście na odcinku i oczywiście robiłem ich wyzwanie, ale każdy ma szansę jakby sobie wbić, nie? Wbić sobie na taki odcineczek, się wyróżnić. No i co? Ja na razie nie mogę robić takich wyzwań, jak wy tam piszecie, żeby zrobić na przykład offroadowego Bugatti Chirona, dlatego że no nie stać mnie. Chiron kosztuje ponad milion kredytów, szacuję, albo i nawet ze 4 miliony, więc no mnie nie stać na takie przyjemności. Wiecie co? Tutaj jest takie jezioro w grze. U mnie jest taka bieda z tymi kredytami, że jak jeżdżę sobie dookoła tego jeziora, to mi kaczki chleb rzucają. Dosłownie, także mnie nie stać na takie drogie rzeczy. Musicie pisać coś takiego, co będzie mnie stać. Tam ktoś fajnie powiedział o Golfie, że żeby przerobić Golfa tak, aby 300, tam chyba 40 km na godzinę jechał. No i ja takie coś jestem w stanie zrobić, nie? Ale nie taki hardcore, żeby tam jakiś super sportowy samochód przerabiać. Czemu masz tylko tyle hajsu? No bo nie zarabiam, trzeba robić te eventy, wiesz? Ale my sobie teraz zwiedzamy, a później będziemy robić tam jakieś różne ciekawe rzeczy. Golfa 4. Autobonda na drift. O, właśnie. Jogi, jak masz tam jakieś ten, też pisz tam w społeczności. No, tam też osoby pisały, żeby zrobić autobonda, wiecie które, Lotusa Esprita, żeby zrobić na drift, takiego przerobionego niby pływackiego. To by było dobre. Pewnie, że tak. Golf 3 też jest, też go można przerobić, tak żeby był hardkorowy, ale na drift raczej bym nie chciał. Raczej bym chciał zostawić, jak już, to mu napęd właśnie na przód. O, żeż morda się wystraszyłem. Dziękuję, Dawid, za donatik. Kamera pierwszoosobowa. Myślisz, że dam radę tak driftować? Jeszcze nie próbowałem. Lubię na tej trzecioosobowej. Bo tam widać, jak samochód jest ustawiony względem drogi. Ja się tak przyzwyczaiłem od Need for Speedów driftować. Tutaj jest gdzieś kolejny znaczek. Wow! O, ale trafiłem! On był na tym pociągu. Gdzie ja jestem? Co tu się dzieje? Okej. Ej, tu się coś buguje. What? Oj, kurde, te gry. Ej, ja się stąd nie wydostanę teraz.
Bo resetuje mi pozycję. O dobra, zresetowało mi już, dobrze. To jest jednak dobra gra. Ale śmiesznie to było. Także zobaczcie, jakie śmieszne lusterka ma to BMW. Ja nie wiem, czy to w ogóle można nazywać jeszcze BMW. To jest driftowóz już, taki hardkorowy. O, o, czekaj, czekaj, tu jest jakaś tabliczka. RIP Forza. No, czasami są takie zacinki w grze, że trzeba wtedy grę restartować, nie? Gdzie to jest? Tu chyba, o jest. Przedliftowe to jest, tak, to jest BMW przedliftowe, dlatego tak ciśnie. Czekaj, czekaj, bo ja zobaczę sobie... Uuu, musimy zawrócić, bo żeśmy wyjechali z tego. Trochę tak z miasta. Ale pojeździmy troszeczkę na tej kamerze pierwszoosobowej, bo tutaj Dawid dał mi... Ja czuję, że to jest jakiś challenge, to nie jest na zasadzie, a weź sobie kamerkę, będzie fajnie. Nie, nie, nie. Chodzi o challenge. Chodzi o to, żebym próbował driftować w ten sposób trochę. Spróbujmy. Wow. Aj, nie udało się tak fajnie. Wyobraźcie sobie tak w centrum Londynu, że to nie jest Londyn, ale wyobraźcie sobie w centrum Londynu tak driftować. Siema Maciej! Dobry początek. Dzięki Maciej, bardzo, bardzo dziękuję. A ty tam patrzyłem, Maciej, znaczy patrzyłem, kiedyś cię obserwowałem, a to było parę lat temu, twój o prywatny Facebook. I widziałem, że właśnie coś ty w JB tam się kręcisz. Jak to z tobą jest? Możesz pisać na czacie. Mam nadzieję, bo nie wiem, jaki masz nick na czacie właśnie. Szukamy tych znaków. Ale ogólnie chodzi bardziej o eksplorację, nie? Tutaj na bruku nawet. Oj, to z opon nic nie zostanie. Ciężarówka na drift. Pojedź na lotnisko. Tu jest lotnisko, ale jest bardziej takie... No takie chujowe, wiesz. Nie ma co za bardzo go zwiedzać. Dobra, weźmy sobie tą kamerę już trzecioosobową. O tak. Teraz się czuję jak ryba w wodzie. Aha, jeszcze sprawdziłem, bo tak. Te samochody driftowe, one są bardzo lekkie. Jak się zderzymy z samochodem ruchu ulicznego, to rzeczywiście w Fordzie... O ty, złapałem go tu! Rzeczywiście w Fordzie jest tak, że no, możemy się rozwalić bardzo łatwo tym autem, jak w coś uderzymy innego, w inny samochód, nie? Na przykład jak mamy ciężarówkę, to możemy łatwo staranować samochód ruchu ulicznego. I tak się to wam wydaje banalne, nie? Że no przecież kurde, to oczywiste, bo ten jest cięższy, ten jest lżejszy. Ale no widzicie, nie w każdej grze tak jest. Na przykład w Need for Speedzie, która też jest arcade'ową grą, to też niby mamy możliwość sobie odciążenia samochodu jakoś tam, ale na ruchu ulicznym, niezależnie od tego, czy ten samochód waży 200 kg niby w grze, czy 300, czy 5 ton, to będzie się spychał tak samo, nie? Po prostu tutaj fizyka w tej grze ma jakieś znaczenie. A w Need for Speedach nie. Zobaczcie, tu mamy jakiś ciekawy budynek. Odriftujmy go jak się da. Woo! Ej, patrzcie, patrzcie, gdzie będziemy robić ten, gdzie będziemy zrobić zloty. Mamy tu miejscówkę już pierwszą. Zajebistą miejscówkę mam, zobaczcie. Tutaj będą takie foty. Tu będziemy robić zloty samochodowe. Będziemy... 72 graczy może być w jednej sesji naraz. Z tym, że prześwitujemy przez siebie, ale wyobraźcie sobie, jak będą wyglądały drifty. Ej, a co tu jest? O! Jak się fajnie składa. Także mamy pierwszą miejscówkę do zlotów. Ciekawe, kiedy Forza będzie w Polsce.
Ja myślę, że będzie DLC do Fordzy Polska i będą same offroadowe samochody, żeby to po tych dziurach jakoś tam jeździć, nie? Chociaż trzeba przyznać, że autostrady mamy coraz ładniejsze. Dymy pod urzędem. Kup Lancie Delta HF Integrale. Jak się tak nauczyłeś driftować? Ja się nie nauczyłem driftować. Ja po prostu driftuję. A poza tym ten samochód jest bardzo łatwy do driftu, więc tam się nie sugerujcie. Ja wcale nie driftuję jakoś dobrze. Wiem, że... Znaczy mam kontakt z ziomeczkiem, nazywa się Enlargo. Kojarzycie go? On robił streamy z Fordzy. Ja się go zapytałem jakiś czas temu, czy nie chciałby ze mną w trójeczkę pograć. Ale on mówi, że coś miał kłopoty ze zdrowiem. No i od tamtej pory właśnie zniknął z YouTube'a i nie wiem, co się z nim dzieje. Szczerze mówiąc, zacząłem się trochę martwić, bo naprawdę fajny kontakt z nim miałem. O, patrzcie! Nie zwróciliśmy uwagi na jedną bardzo, bardzo ważną rzecz. Czy wy to widzicie? Że jak tak patrzycie sobie na świat tej gry, czy wy to widzicie? To jest szczegół, ale to jest bardzo miły szczegół. Pamiętacie, jak miałem streamy ze Spidermana? Zobaczcie, wnętrza budynków są trójwymiarowe. To znaczy tak, tu mamy ten sam zabieg, co w przypadku... Teraz weźmiemy sobie drona, dronem będzie dobrze widać. Tu mamy ten sam zabieg, co w przypadku Spidermana, czyli w środku niby te obiekty są trójwymiarowe, ale tak naprawdę widzimy, że to jest tylko tekstura. Ale jak się oddalimy, to wygląda, jakby coś tam było. Co jest bardziej istotne, to fakt, że rzeczywiście to daje bardzo fajny efekt imersji, nie? I dzięki temu, no, czujemy się jak w mieście, a nie jak w jakimś ghost townie. To jest dobre, to jest fajne. Ojej, tutaj jest jakiś ten, jakiś cip mały. Dawaj Golfa i zobacz, jak chodzi VR 6. Jest nowy dodatek do The Crew 2? Będzie trzeba obadać. Zdobyłem już tą tabliczkę przy zamku. O, właśnie, nie. Trzeba tam podjechać, Szczepan. Fajnie, że jesteś w ogóle. W Fordzie Horizon 4 driftuje się lepiej niż w trójce. No, twórcy, takie mam wrażenie, że skupili się troszeczkę na tym drifcie. Ale to nie są jedyne samochody driftowe, jakie mamy do dyspozycji. Te takie typowo driftowe, Formula Drift, nie? Które testowaliśmy sobie wczoraj też na live'ie. I jeszcze... Bo są jeszcze samochody driftowe z poprzednich dodatków z Fordzy Horizon 3. Gdzie jest ten zamek? Tutaj. Jak ten zamek można kupić? Pojedziemy ten znaczek sobie tam, cip, nie? Także można sobie te samochody driftowe, ja nie wiem, czy tutaj, chyba stąd nie mogę ich zobaczyć, ale jest też ten Mustang taki hardkorowy z napędem na 4 koła i Kena Blocka, nie? Wy znacie tego Mustanga? On nam chyba w San Francisco nagrał film o tym Mustangu, jak driftował nim hardkorowo. No to właśnie on jest też dostępny, nie trzeba kupować żadnego DLC, w Fordzie Horizon 4 jest dostępny z marszu, chyba dla każdego kasynie, który kupi ten samochód. Dziękuję, Dawid, za donatik. Pojeździli później Audi RS6. Jest na kamerze pierwszoosobowej. Ej, daj mi trochę podriftować na tej trzecioosobowej. A dziękuję za duży donatik, Dawid. Okej, tutaj jest ta tabliczka. Nie zebraliśmy jej. Możemy sobie wziąć, a wszyscy na to Audi się uwzięli, ja nie wiem, co jest 5, no nie? Kurde, wczoraj testowaliśmy sobie RS7 i była zajebista, strasznie mi się podobała. Ale kurcze, no... Aż taki hype jest na te RS-ki? Jestem trochę w szoku. Wow. Ale ten samochód zajebiście łatwo driftuje. No mówię wam, jak będziecie mieli ten pakiet, to będziecie driftować jeszcze lepiej ode mnie. Jest tak łatwo tym samochodem latać, że to jest szok. Ale kupimy sobie też ten... tego Mustanga driftowego z napędem na 4 koła. To jest dopiero dzikus. Kurde. Chociaż myślę, że aż tak dobrze jak ta BMW, jak te samochody Formula Drift, to on nie będzie driftował. I boczkiem. RS6 to super auto. A myśmy chyba wczoraj testowali pod koniec streama RS6. Aj.
Fiestę na drift. Focusa już mamy na drift, wystarczy tych Fordów. Aj, nie w tą stronę. Okej, okay, trochę mi szarpnęło gra dziwnie, ale już jest okej. Okay. A co z Suprą? No właśnie Supry nie ma w grze, w ogóle. Dobrze, tutaj mamy jakąś ciekawą rzecz. Chyba jakieś zdjęcie trzeba tam w tym miejscu zrobić. Pojedziemy zobaczyć. Tutaj gdzieś to jest. A, bo to jest... A nie, to się po prostu klika. Dostajemy z tego jakieś punkty, jak poznajemy świat trochę. Pootwieraj spiny. Okej. He, widzicie tam moją masukę jak tańczy? I co się dzieje z butami? Jeden tam driftował w kółko, co chodzi? Drugi mnie tam uderzał w tył. Zobaczcie, do tego Vipera, co on odpierdziela? To nie są gracze. Hej, Amy. You've made it onto the Horizon roster. How could you not, given all that you've done here in the last year? Meet me at the festival and we'll get you your wristband. Horizon roster? Co to może być? Trzeba będzie wrócić tam. Dobra, wyznaczmy sobie trasę. Patrzcie, co ten Viper tutaj? A co ten tu robi? Boty się zbugowały. Ciśnie w ścianę. Hehe, what? Ej, odkryjmy sobie jeszcze jedno takie ciekawe miejsce. Bo chcieliście na lotnisko. Lotnisko jest tutaj, ale ciekawostką tego lotniska jest fakt, że kurwa przez środek lotniska jedzie pieprzony pociąg. O co chodzi z tym lotniskiem? Ale czekajcie, bo tutaj jest chyba takie utwardzone. I tam może uda się coś podriftować. Trzeba znaleźć taką miejscówkę, która jest typowo do driftowania. Patrzcie, patrzcie. Tu są w ogóle jakieś osiedla, ale tam nie można się chyba dostać, nie wiem. To widać, że dobry architekt był. Tutaj mamy kolejną taką miejscówkę, to pojedziemy sobie tu naokoło. I ten... Aha, jeszcze jedna rzecz. Jak jesteśmy w tym, to możemy kupić nowe auto stąd. Creative Hub. Horizon Live? Nie. Home. Play online. Dzisiaj na pewno sobie też pogramy online. Jestem ciekawy, jak to wygląda. O, tutaj możemy sobie. Zabierze mi hajs, jak się przeteleportuje tak szybko? Mam nadzieję, że nie. Gallardo chciałeś kupić, tak? Pamiętam, pamiętam. Zobaczymy, co tam w centrum Horizon chcą, bo nie wiem, o co chodzi. Ale kupimy sobie Forda, tego Mustanga do driftu. Wow, nie tu wszedłem. Kupimy sobie Forda Mustanga do driftu i zobaczymy, jaki on jest. On jest z poprzedniej Fordy Horizon 3 i on był w dodatku, tylko czy ja na niego trafię teraz? No jest, tu, ile on kosztuje? 500 000, kurde, nie stać mnie. Ale stać mnie na tego dziada i na Forda Escorta. Twerk Stallion kosztuje tylko 50 000, dlaczego? Zobaczcie. Zajebista fura. Za 50 000 kredytów możecie kupić samochód, który trzeba było kupić za realny hajs do poprzedniej Fordy Horizon, także zbieraj na Mustanga. No Mustanga zaraz sobie myślę, że dozbieramy, chociażby właśnie jak ktoś tutaj pisze z Will Spinów, także nie ma problemu. Twerk Stallion, musimy zobaczyć, jest w klasie S1 na 100%, ma wystarczająco dużo mocy, żeby... Hej Amy! O-o. Gra się skraszowała. But this is just the start. Okay. From now on, you'll be sharing the experience with all the other drivers who've made the cut. Get out there and say hi, because everything can be done with a convoy of up to 6 drivers. O, teraz możemy konwoje robić. Ale wolę nie robić tego podczas driftowania. A gold wristband, an honor we only offer to the real superstars of the festival. People like Alex and Rebecca, those who are the very best at what they do. Now, okay. Just who gets a gold wristband is up to me and all those thousands of screaming Horizon fans. So, what are you waiting for?
Niektóre auta będą za level, prawdopodobnie też Supra. Z tego co słyszałem, R34 Nissan. Offering the chance to win the very best rewards at Horizon. Stunty się odblokowały. Chyba. Okej. Okay. No już. O Boże. Ile tego gadania chcę grać? Make it racing only for pure racing, games only to compete in playground games, or anything goes for a mix of the two. Tak, to jest tryb online, wytłumaczenie trybu online. Dziękuję, Kupson. Po ukończeniu pierwszego roku, po roku będą się zmieniać co tydzień u każdego gracza równo, czyli teraz. Oh shit. Rozumiem. A no to ma sens. W takim razie. Hey Amy. Wow. I'm going to need your help promoting the new autumn race season. You up for it? Okay. I've got a bunch of new autumn events and a bunch of exclusive autumn rewards. You know what to do. Dobra, ale my będziemy dalej zwiedzać, nie? Jeszcze trochę pozwiedzamy sobie. Chief, Boże, co jeszcze? Ja chcę grać! Już, muszę tu wyznaczyć trasę, o Boże. Dobra. Mamy Turek Staliona, czekajcie, wyłączę sobie tylko tego GPS-a. Jeszcze coś! Ej, czekajcie! Drag Racing się włączył i włączyła mi się Horizon Live. O Boże, chcę to wyłączyć. Zamknij! Ja chcę driftować. Nie interesują mi teraz te eventy. Dajcie mi spokój. O Boże. Dobra. Mamy Will Spin, zaraz sobie je potem, tylko wejdę do Horizon Solo w końcu. Przydałoby się. Dobra, i teraz wejdźmy sobie. Pyk. Will Spin, zobaczmy, co tam ciekawego. Aż 5. Rób draga. Twerk Stallionem? Nie no, chyba nie. Czekaj, czy ja dobrze widzę? Jeszcze nie mamy 500 000. Ale by się udało Mustanga chyba ogarnąć. Tak! Mustang, już mogę Mustanga kupić, tego hardkorowego. Oh shit! Kolejny hajs. No to jak będę jechać koło jeziora, już kaczki nie będą rzucać chleba. O nie, tego Fiata. Dobra tam. Kupuj Merca C63. No to jest kozak, ciekawe jak brzmią tutaj Merce. Już myślałem, że 500 000. Jakąś czapeczkę wygrałem. Czekam na Fordze w Polsce. Okej. Okay. 75. No dobra. Możemy kupić już Mustanga, ale kupiliśmy Twerk Staliona. I to jest też kozak do driftu. My sobie pojedziemy tak. Pojedziemy sobie w to miejsce. Tu jest jakaś ciekawa miejscówka. Obadamy sobie. Kierujemy autostradą, ale tam gdzieś dookoła pojedziemy. Tak myślę. Hihi. Dobra, zawracamy. Cash się sypie, dosłownie. No tym się zupełnie inaczej driftuje. Formula Drift. Samochody chyba są niezrównane. Tamte to za... Kurde, tamtym to się driftowało tak łatwiutko. Każdy z was da radę. Yeah. A ten też coś tam lata, nie? Tylko nie tak... Nie jest tak łatwo jak tamtą BM-ką, powiedzmy. Albo jakimkolwiek samochodem z dodatku. Przydałoby się lepsze, lepsza, szybsza zmiana biegów. Wow, w prawym uderzu.
Okej. Okay. Wchodzimy tutaj. Dobra. Tutaj nie będzie ładnych zakrętów. Kurde, jak gumuli na tej szóstce. Nie no, skrzynię biegów trzeba by było wymienić. I te biegi skrócić. No. Kurde. Ja chyba wracam do ten. Nie, pierdzielę to. Ja wracam do tego. Do tych samochodów z dodatku. Nie to. Dziękuję za donajcik. Dzień dobry, Lucek i Czart. Siema, Pycek. Dobra, szukamy. O, są. Mieliśmy poprzednio BM-kę. To może teraz... Viperem mi się fajnie latało. Dajcie tego... A nie, Viper gówniano brzmiał, nie? Tego dawaj, gnoja. Niech punkty się naliczają. O, bez kitu. Będziemy przy okazji punkty naliczać. Ej, a ciekawe co się stanie, jak wezmę tym samochodem udział w wyścigu. Jak myślicie? Dam radę wygrać? Która to jest klasa? S1? Nie no, na tym poziomie trudności może być trudno. I to bardzo. Zwłaszcza jak będę chciał driftować cały czas. Ale myślicie, że mam jakiekolwiek szanse? Nie no, spróbujmy. Może będzie fajnie, no. O, dobra. Jeden wyścig możemy sobie spróbować, zobaczymy. Ale patrzcie, jest też ten. Jeden bot ma samochód driftowy, taki jak mój. Ciekawe. O, mamy rondo na początku. Wow. A czemu oni nie driftują? No hello. Ale ślisko, kurde. Ten wyścig chyba nie będzie należał do najszybszych. Trochę mnie z tyłu zostawili, nie ma co ukrywać. Ale ja jakoś jadę. Będę miał dużo hajsu za umiejętności chyba. No, tym się jeszcze lepiej driftuje niż tą BM-ką, co mieliśmy na początku streama. Kurde, to jest zajebista trasa do driftu. Mówcie co chcecie, ja się tu świetnie bawię. O, nie. Mało brakowało. Dobra, nabierzmy trochę prędkości. Nie da się. Okej, tutaj mamy ładne zakręty. Wbrew pozorom to jest dobrze, jeśli dotyka się tyłem samochodu o ściankę. Wtedy dostaje się bonus. W Fordzie Horizon 3 dostawało się 6000 punktów za takie uderzenie. Nie wiem, czy tutaj nie muszę jakichś umiejętności sobie dla tego samochodu zdobyć, żeby dostawać jakieś bonusy z tego tytułu.
No i pięknie. Jest coś takiego jak tab drift, to się tu nazywa, ale chyba tylko tysiaka się dostaje. Dobra, ciekawe ile za umiejętności. Jedno długie combo miałem. Ostatni, ale zobaczmy. Asysty, race complete. Clean racing skills. Tak mało? 701 punktów? To nie wiem, nie opłaca się chyba driftować, nie? W ogóle jak wygląda sprawa z banem gra na PC? GTA, a nie wiem, no nie interesuje mnie to, szczerze mówiąc, jeżeli. Dobra, to co, jedziemy dalej zwiedzać. Tutaj mamy zdjęcie, tam zajedziemy sobie jeszcze. I tutaj tabliczkę sobie zgarniemy. Kurde. Yeah. Ja kupię Ultimate, to będę miał wszystkie dodatki, jakie będą wychodzić. W Forza Horizon 3 było tak, że jak kupiłem sobie Ultimate, to miałem któreś tam początkowe dodatki. Tam masz rozpisane, ile dodatków będziesz miał w tej Ultimate. Ale to nie jest powiedziane, że tych dodatków nie będzie więcej do czwórki. Więc tych, które nie są wypisane tam, no to ich nie będziesz miał po prostu w Ultimate. To tam parę sobie musiałem dokupować dodatków do Ultimate w trójce, pamiętam. Tym się nie da zatrzymać. Czy w Fordzie są motocykle? Nie ma motocykli w ogóle. O, i teraz zwróćcie uwagę, włączam sobie to i powinna gdzieś pojawić się moja suka, która będzie tańczyć. Czekaj, nie to włączyłem. O, uwaga. I gdzie ona teraz będzie? Wcześniej była na tym takim pomniku. Gdzie ona jest? O, jest tutaj! Zajebista jest ta emotka. Ja pierdzielę. Świetne to. No dobra, to pozwiedzaliśmy sobie.